Imprezy poświęcone pamięci Aleksego Antkiewicza, legendarnego bombardiera z Wybrzeża i honorowego obywatela Słupska, przyciągają rzesze wiernych kibiców boksu. Nie inaczej było teraz. W hali przy ulicy Ogrodowej stawił się komplet widzów. Główną atrakcją memoriału był mecz pomiędzy Energa Czerni Słupsk a niemieckim klubem Box Gym Dräger. Zespół, który występuje w Bundeslidze, może nie wszystkich zawodników tutaj przywieźli, którzy tam boksują, nie? Ale z tego co widzę, to przywieźli takich porządnych zawodników. O rozegranej będzie 9 walk. No myślę, że czas pokaże, no, wierzę w naszych zawodników. Pięściarze Czarnych Słupsk dawali z siebie wszystko i dzielnie stawiali czoła utytułowanym rywalom. Mimo tego, że walki stały na wysokim i wyrównanym poziomie, goście z Niemiec pokonali słupszczan. Mecz zakończył się wynikiem 6-8. Za najlepszego zawodnika turnieju uznano Filipa Wąchała. Zawodnicy Energa Czarnych Słupsk przygotowują się do mistrzostw okręgowych, które zostaną rozegrane na początku kwietnia w naszym mieście.